pozwól. Ups. What the fuck? Czemu to są pyknięcia? Ups. Nie no, to musi się po prostu dać przejść. No. Tylko, że to tutaj strachu napędza to łączenie. Co idziesz, to tam pyka. Bo wiesz, jakieś jest jednak ciśnionko. Ale lód nic nie trzeszczy. No, może troszkę. No idziemy, spokojnie. Nie ma lipy. Damy radę. Jezus. No nie ma szans przecież, żeby coś się stało. Nie te klimaty, no. O ja jaki szoking. Dobra, idziemy twardo. Jezus, normalnie widzę siebie. Ty jesteś po drugiej stronie kasy. Macie szansę. Tak to mniej więcej wygląda. Dobra, idziemy centralnie. Ja już prawie przyszedłem. Nawet te łyżwiarze zawracali. A tu jeżdżą na łyżwach. Dopiero tu zobacz. Ktoś się zwydygał. Dokąd dojechał? Gdzie to jest? O, no to. O, człowieku, było naprawdę wesoło. O. O, my goodness. What a ride. Tu się jakoś czujesz bezpiecznie. O. O, my God. Trochę zbiegałem po środeczku. Taki odgłos. A tu już wszyscy śmigają. Przyjaciele, spokojna głowa. Tamtego dnia to już od 3 dni było poniżej minus 10 stopni, a 2 ostatnie dni to było po minus 14, więc tam nic się nie mogło stać, żebyście nie pomyśleli, że jakimś jestem, wiesz, wariatem. Także wiedziałem, że to się po prostu musi udać. Natomiast teraz sobie właśnie siedzę 2 dni po tym wydarzeniu. Kleję ten film i dzisiaj rano zdałem sobie sprawę, że to może być trochę głębsza historia i chciałem się z wami podzielić tym. Otóż ja jako dziecko byłem uwarunkowany mocno na strach przed zamarzniętą wodą, przed wchodzeniem na taflę zamarzniętej wody, czy to na jeziorze, czy to na rzece.
I powiem wam, że obraz, który mi zaszczepiono gdzieś tam pod w podświadomości czy w świadomości, spędzał mi sens powiek, a dotyczyło to tego, że wchodzisz na lód, na rzekę i kiedy się zapadniesz, to nurt wody od razu cię tak jakby znosi i wtedy nie możesz się już wydostać, bo jesteś pod wodą, pod lodem. I to mi spędzało sens powiek. I dzisiaj dopiero po dwóch dniach, kiedy zacząłem to montować, poszedłem jeszcze wziąć, wiadomo, kąpiel, prawda, kontrastową. I zdałem sobie sprawę, że byłem właśnie uwarunkowany na taki strach przed tym. Czy to było dobre? No na pewno dzieciaka, że tak powiem, trzymało z dala od nonszalanckiego biegania po jakimś lodzie. Może i to miało to swoją funkcję. Ale ten strach gdzieś tam, powiedzmy, czy osad tego strachu gdzieś tam nadal, jak widać, się utrzymywał. Ja zdałem sobie sprawę, że to wydarzenie było pewnym przekroczeniem czegoś, bo ja bałem się tam wejść. Zrobiliśmy na Fortach Bema całe okrążenie po lodzie i było ok, ale ten tunel był jakiś podejrzany, tam nie było śniegu i był ten lód przezroczysty i było widać też pęknięcia w tym lodzie, a jak zacząłem wchodzić do tego tunelu, to też zaczęło coś już... Ale i obudził się ten strach z dzieciństwa zasiany. Widzę siebie. Jestem po drugiej stronie trasy. Ja się szumę. Tak to mniej więcej wygląda. Ale moja intuicja podpowiadała mi, że to musi się udać. I to było coś głębszego. To było po prostu przekroczenie tego strachu na mocy zaufania własnej intuicji. Dobra, idziemy centralnie. I zdałem sobie z tego sprawę dopiero dzisiaj, czyli po dwóch dniach. Także zamieszczam to nagranie widzicie, nawet takie miało być w ogóle bez tej wstawki, którą właśnie teraz do was mówię. Ale dzisiaj do mnie dotarło, że to było coś głębszego. Że zaufałem swojej intuicji i pokonałem ten strach, który gdzieś tam jest niepotrzebny. I to ma mistyczne znaczenie. To ma mistyczną kategorię. Przekroczenie jakichś podświadomych lęków, strachów, które nie są potrzebne tak naprawdę, mogą cię przyblokować i to jest niedobre, bo kiedy intuicja ci mówi wszystko będzie dobrze, czy idź w tą czy tamtą stronę, to słuchaj intuicji i to wydarzenie wzmocniło mnie w tym, żeby swojej intuicji słuchać, żeby nie słuchać szablonów jakichś z przeszłości, tylko zaufać swojej intuicji i iść do przodu. Kocham was. Na razie. Przejazd śliskawką z pierwszej osoby. Uwaga. Albo czekaj, patrz, to jest Moonwalker będzie.